Siema ekipo, witam serdecznie. Ja jestem Kacper i zapraszam Was do nowej serii na naszym kanale Typowy Kibic, która nazywa się Bóg nam zapłać. Słuchajcie, o co chodzi w tej serii? Ano chodzi o to, żebyśmy wspólnymi siłami ogrywali Bukmachera, żeby jak najwięcej trafić, żeby jak najwięcej wygrać. Oczywiście przed nami arcyważne mecze w Lidze Mistrzów, więc przygotowałem dla Was trzy typy składające się w jeden kuponik po kursie ponad 3. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego jak co? Prosić Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, jeśli tego nie robicie, a ja zabieram się, słuchajcie, do analizy następujących spotkań. Let's go! Zacznijmy od absolutnego hitu ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Real Madrid kontra Manchester City, a więc kolejny raz ta historia dzieje się na naszych oczach. Na Santiago Bernabeu przyjeżdża Manchester City, który gra bardzo dużo ostatnio, a Real Madrid miał 9 dni przerwy przed tym spotkaniem i na pewno to jest na korzyść królewskich. Na korzyść królewskich również jest to, że u siebie Real praktycznie w tym sezonie nie przegrywa i naprawdę Santiago Bernabeu to prawdziwa twierdza Realu Madryt, co tu dużo mówić, zespół naprawdę wygląda znakomicie w tym sezonie, a Manchester City przeplata dobre spotkania ze złymi spotkaniami, nie jest to już taka maszyna jak w poprzednim sezonie i to widać, bo na pewno ze względu też na kontuzję, bo prawdopodobnie w tym meczu z Realem Madryt może nie wystąpić chociażby Walker, który miał być tą perełką broniącą Viniciusa, bo wiemy, że Vinicius to przede wszystkim szybkość, a Walker to Kyle Walker to przede wszystkim też szybkość, więc fajnie byś tam krył Viniciusa. Jeśli go nie będzie, to na pewno olbrzymia strata dla Manchesteru City. Zabraknie też Ake i nie wiem, może jeszcze troszkę mniej popularnych piłkarzy, ale na ten moment Pep Guardiola na pewno też ma problem z Haalandem, dlatego że po prostu zaciął się nam Norwek i od jakiegoś czasu nie strzela już tak regularnie bramek, jak to w zeszłym sezonie. Co z kolei Real Madrid? No Real Madrid, słuchajcie, w tym sezonie wygląda znakomicie. Oczywiście ze względu na czy to Viniciusa, czy to Bellingama, ale ostatnio kapitalnie gra też Rodrigo, więc naprawdę ta siła ofensywna Realu Madrid wygląda bardzo fajnie. Co gram w tym spotkaniu? Idę w taki typ, wydaje mi się, że to jest absolutnie bezpieczny typ. Real Madrid wygra lub zremisuje w tym pierwszym meczu po takim kursiku. Ląduje do naszego kuponiku, a ja lecę dalej. Nie będę Wam mówił już dlaczego, bo powiedziałem to przedtem. Lecimy dalej. No dobrze, do Londynu przyjeżdża Bayern Monachium, czyli Arsenal, Londyn, Bayern Monachium. Bayern Monachium, który w tym sezonie wygląda dramatycznie. To jest Bayern Monachium, którego nie znamy. To jest Bayern Monachium, który na pewno nie zdobędzie mistrza Niemiec, to raz. A dwa, który przede wszystkim może nawet nie być na drugim miejscu, czyli może nie być nawet wicemistrzem Niemiec. Przecież to by było dla takiego klubu z Bawarii absolutnie jakieś apogeum, bo Bayern Monachium nie pamięta w historii swojej, kiedy nie był w pierwszej dwójce, a przecież już nie mówię o tym, ile on zdobył mistrzostwa Niemiec z rzędu, ile razy był na topie. Co się stało z Bayernem Monachium w tym sezonie? No, złośliwi powiedzą, że Harry Kane przyszedł i wszystko spierdolił, bo jak wiemy, Harry Kane, no to niestety znakomity piłkarz z bardzo złym talizmanem, bo jak wiemy, to jest zawodnik, który po prostu nie wygrywa pucharów, nie wygrywa trofeów, no i niestety w tym sezonie będzie tak samo. Oczywiście Tuchel na wylocie, Tuchel praktycznie już zwolniony po tym sezonie z Bayernu Monachium, chyba nikogo to nie dziwi. Przyszedł facet, coś tam może nie funkcjonowało za Nagelsmana, on to wszystko popsuł, rozpieprzył szatnie, nie ma żadnej jedności i na koniec jeszcze skasuje ten klub na ciężkie miliony. Arsenal idzie po mistrza Anglii, ale tu jeszcze jest daleka droga, bo wiemy, że Premier League to bardzo wyrównana liga i tam wszystko się jeszcze może wydarzyć, ale Arsenal w tym sezonie wygląda znakomicie, a u siebie w Londynie, na swoim stadionie, wśród swoich kibiców, wydaje mi się, że powinien sobie poradzić przynajmniej w jednej połowie z tak słabo grającym Bayernem Monachium, który przegrał ostatnio dwa mecze z rzędu, co naprawdę jest dramatyczne dla tego zespołu. W walce o tytuł mistrza Niemiec stracił już szansę, więc co? Gramy, Arsenal wygra przynajmniej jedną połowę i taki typ ląduje do naszego kuponiku. Lecimy do ostatniego typu. No to słuchajcie, Robercik, Lewandowski, pan Robert, kapitan, przyjeżdża do Paryża, przyjeżdża do Kyliana Mbappé i do Paris Saint-Germain, gdzie na Stade de Prince będzie grał oczywiście przeciwko PSG. PSG, Barcelona to kolejny mecz hitowy, można powiedzieć, absolutnie hitowy. Barcelona ostatnio wygląda dużo lepiej niż na początku sezonu. To trzeba sobie podkreślić. A PSG, no PSG idzie pewnie po ten tytuł mistrza Francji, wydaje mi się, ale umówmy się, Ligue 1 to nie jest jakieś nie wiadomo co, by to wygrać. Tam te zespoły mają bardzo ciężko z utrzymaniem formy, mają bardzo duże wahania właśnie formy, a
PSG to zespół, który mimo, że nie wygląda aż jakoś tak mega zjawiskowo i znakomicie i wiemy, że Kylian Mbappé w tym sezonie gra nieźle, to nadal wydaje mi się, że tam są spore rezerwy. Co gramy w tym spotkaniu? Słuchajcie, zaskoczyły mnie kursy, bo patrzę dzisiaj na kursy i to PSG jest zdecydowanym faworytem tego pierwszego meczu, a ja mówię sobie nie, a nie zagram na Paryż, bo wydaje mi się, że Barcelona naprawdę jest w stanie postawić się Paryżowi w takiej formie, w jakiej jest. Oczywiście liczymy na gola Polaka, liczymy na Roberta Lewandowskiego, że zbliży się do tej setki bramek w Lidze Mistrzów, ale ja w tym spotkaniu gram po prostu. Obie drużyny strzelą bramkę po takim kursiku. Barcelona w tym sezonie dramatyczna defensywa, coraz lepsza ofensywa, a PSG to zespół, który też lubi bramkę straczyć, więc obie drużyny strzelą bramkę po takim kursiku. Ląduje do naszego kuponiku. I tak wygląda, słuchajcie, nasz kupon z fortuny. Zobaczcie sobie, taki gotowiec. A ja oczywiście zapraszam Was też do kanału Telegram, z którym współpracujemy. Trafione typy. Znajdziecie link na dole albo w pierwszym komentarzu. Tam wbijacie za darmo analizy, ciekawostki i oczywiście dużo promocji bukmacherskich. Także zachęcam Was do dołączania i oczywiście trzymamy kciuki za ten kuponik. Dajcie znać w komentarzach, co wygracie i czy zgadzacie się z moimi propozycjami. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!